Z mojej perspektywy to było tak, że dwie pierwsze rundy, w których startowałem, to były defekty auta, więc nic nie mogłem na to poradzić. Na obecnych zawodach pierwsza kwalifikacja idealnie, pierwszy wygrany bieg, więc super. W drugim miałem bliskie spotkanie z autem, które przecięło prostą startową i wyniósł mnie na trawę. Zwiedzaliśmy tam okolice, byliśmy na grzybkach. Nie udało mi się wrócić, bo był defekt zawieszenia, więc postanowiłem, że zatrzymuję się. Udało się naprawić problem, trzecia kwalifikacja już po mojej myśli, bardzo dobry bieg, drugie miejsce, dosłownie 0,7 za zwycięzcą, więc jestem zadowolony. Czwarta kwalifikacja dzisiaj rano to takie odbudowanie swojej formy, też drugie miejsce za Dawidem Struenze, jestem zadowolony, myślę, że mogę jeszcze więcej wykrzesać z siebie i z auta, także nic złego nie mogę powiedzieć, mimo jakichś tam przygód, które mnie spotkały.